Celem eksperymentu jest ustalenie, czy 225 godzin może być granicą zapewniającą optymalną ochronę jednostki napędowej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś wracamy do jednego z naszych wcześniejszych eksperymentów. Kontynuujemy badanie oleju silnikowego, który pracuje w Seacie Atece z silnikiem 1.5 TSI rocznik 2023. W przesyłce, która do mnie dotarła, znajduje się wyłącznie jedna próbka oleju. Jest to olej przepracowany. Na maila otrzymałem dodatkowy komentarz od Andrzeja, inicjatora tego badania. Warto przypomnieć, że w pierwszym etapie analizowaliśmy próbkę oleju Ravenol 0W20 po przebiegu 11 700 km, co odpowiadało około 300 godzinom pracy silnika. Wówczas na podstawie wyników laboratoryjnych zasugerowaliśmy, że olej może nie utrzymać pełnej sprawności przy dalszym wydłużaniu interwału. Syntetyczny wskaźnik jakości wyniósł wtedy 72%, co sugerowało skrócenie wymiany do poziomu 8 do 9000 km. Andrzej postanowił sprawdzić, czy taka wartość to rzeczywiście rozsądna granica. Tym razem przesyła próbkę z kolejnego etapu eksploatacji po przebiegu 9100 km, co odpowiada około 225 godzinom pracy silnika, czyli o 25% mniej niż wcześniej. Celem eksperymentu jest ustalenie, czy 225 godzin może być granicą zapewniającą optymalną ochronę jednostki napędowej. Samochód, w którym pracował badany olej, to dobrze znany z poprzedniego odcinka Seat Ateca z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych, przebieg obecny około 38600 km. Silnik należy do serii Evo 2 i wyposażony jest w system dezaktywacji cylindrów ACT, który według obserwacji właściciela działa bardzo skutecznie, realnie wpływając na zużycie paliwa. W przesyłce mamy jedną próbkę. Olej przepracowany po przebiegu 9100 km, 225 godzin pracy silnika. Właściciel nie stosował dodatków, nie było dolewek, a sam proces wymiany był przeprowadzony w warunkach kontrolowanych. Próbka numer 1, czyli olej świeży Ravenol VSE 0W20, badana była w pierwszym etapie, odcinek numer 253. Dzisiaj posłuży jako referencja do otrzymanych wyników. W dzisiejszym odcinku porównamy tę próbkę z wynikami z etapu pierwszego. Zobaczymy, jak wygląda zmiana lepkości, struktura widma w podczerwieni oraz ślad na bibule. Wnioski z tego porównania pozwolą ocenić, czy rzeczywiście wymiana oleju po 225 godzinach pracy to dobry punkt odniesienia dla użytkowników tego typu jednostek. Zapraszam do kolejnego kroku badań. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw przypomnienie badań dla próbki oleju świeżego, następnie pomiar dla próbki oleju przepracowanego w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 44,3 w 40 stopniach oraz 8,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 161. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy zgodność na poziomie 2%, czyli bardzo dobrze. Wskaźnik lepkości jest idealnie dokładnie taki sam jak w deklaracji. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 49 mm kwadratowy przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 164. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji lepkość wzrosła około 10% w 40 stopniach oraz około 9% w 100 stopniach, czyli mamy podobny trend jak w poprzednim etapie. W tego typu silnikach obserwujemy zmianę lepkości na plus, nie na minus. Co ciekawe, mimo że zmniejszono przebieg w tym etapie, to zmiana procentowa jest mocniejsza. Może to wynikać ze zmiany charakterystyki eksploatacji. Andrzej napisał, że od kwietnia zmienił pracę. Dominowały trasy po mieście do 20 km. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport. Jakie wnioski? Zanieczyszczenia stałe, nota 5 z 9, czyli środek skali. Ogólna kondycja oleju, nota 4 z 9. Woda oraz paliwo na zielono, nieznacznej ilości. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis. Obecność dużej ilości pozostałości po spalaniu, a także pogorszenie stanu oleju w stosunku do przebiegu. Tutaj w ramach ciekawostek pokażę Wam również wyniki z testu bibułowego w oparciu o bibułę wewnętrzną R2D. Plama bardzo podobna jak w poprzednim etapie. Różnice mogą wynikać ze zmienionej recepty na bibułę chromatograficzną, stąd porównanie 1:1 jest trochę utrudnione. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni zestawiamy wyniki z dwóch etapów. Bardzo szybko można zauważyć wysoki stopień podobieństwa między etapami. Różnica największa dotyczy obszaru, w którym odnotowujemy degradację estrów. W drugim etapie dużo niższa degradacja. Również zauważalnie niższe poziomy nitrooksydacji. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 78%, czyli lepiej niż w pierwszym etapie i w zasadzie otrzymujemy dość jasną rekomendację. Ten silnik, ten olej, ten rodzaj eksploatacji, wymiana oleju w przedziale 8 do 10 tysięcy km. Wniosek na podstawie wykonanych badań, z zastrzeżeniem, że jest jeszcze sporo parametrów, które również powinny być uwzględnione, ale nie są realizowane ze względów na ograniczenia kosztowo-sprzętowe. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!